Witajcie, z tej strony Artosz i... Sznapciu! A to jest pierwszy odcinek z Total War Attila. Dwóch cesarzy. Tak. Wstawka prolog już była wysłana. Już była. Tak. I Sznapciuk ma pierwszeństwo w tej turze. Pierwszy ja jestem, dobra. Ja jakim skorzystając z okazji zobaczę, jak tutaj nagrywanie się robi. No dobra, nagrywa się fajno. I oczywiście jesteśmy w takiej sytuacji, że mamy ze sobą wojnę i wygrywa ten, który zajmie terytoria drugiego. Po prostu. Z okazji musimy bronić się przed armiami barbarzyńców z każdej strony. Co będzie trudne, bo to właśnie jest ta epoka, kiedy Cesarstwo Rzymskie było w upadku. O Boże, ile ja mam Flawiuszy w tych partycjuszach. Flawiusz. Eutropius. Dobra. I z okazji nie zaprzeczamy, że to będzie trochę pocięte. No tak. Bo jak będzie pocięte, będzie przyjemnie oglądać i tyle. Ja już się boję, się, co tam będzie we Wielkiej Brytanii. Będziesz miał pierdzie. I to jeszcze jaki? I to jaki? O kurde, mamy sporo badań na początek już porobionych z ekonomii. No nice. A nie może? Czy ja nie mam? Chyba nie mam. Chyba będzie trzeba wojskowy na początek zrobić badania. O, ten ma 9 olejności. I przy okazji, ja mam Rzym, czyli mam papaja po swojej stronie. A ja mam drugiego papaja po swojej stronie. Walka papajów! Dwóch papajów, tak. Już rok. Kurde, jeszcze ty masz... A ja ten mam gotów u siebie, no tak. No. A jeszcze masz Jerozolimę z Kubany. Jerozolimę, co? No masz tutaj tereny Jeruzalem. A no tak. O Boże. Dużo do ogarnięcia. Bo to są cesarstwa rzymskie przecież. No tak. Oje. A i na starcie mówimy, że odcinki będą kiedy będą. No w sumie zawczasu, no to ja też sobie coś tam zacznę sobie robić, jak ty tam sobie robisz. Sobie trochę poplanuję. Oj, to jest duże płacie. Ja bym najpierw zacząłbym sobie na granicy się umacniać. Kurde, zbyt dużo pieniędzy, to ja nie mam. Palownicy na starcie. Ale jak małe armie na początek. No. A nawet nie mogę budować, no to mogę tylko sobie rozplanować. Ej. Aplikacji możemy sobie jeszcze popadę sobie na drzewko rodzinne. Oto Flawiusz. Co do gotów, to pamiętam raz kampania tu w ogóle Konstantynopol. Jak ta walka była wtedy, no dobra. Ludzie są w ogóle... To jest jedna armia, to jest druga. Ile armii ja mam? Trzecia, czwarta... Ja cię zastanawiam, czy Flawiusz to takie popularne imię jak Jan? Takie co w rodzaju Jan, Flawiusz? Czy to raczej tytuł jest? To mnie zastanawia. Kurde, ja mam sojusze z Arabami. Niedługo. Aż ci zacznę sprzedawać swoje zatrute kebaby? O nie.
Wtedy Aha, będzie dobra, dopiero. czekaj. Bo dzwonił do mnie. No to takie lepiej. Jak widać, nikt mnie nie lubi. Nikt cię nie lubi. Chłe, chłe, chłe. Ciebie te, no nie, ciebie ktoś tam lubi. Ty mnie nie lubisz. Z kim ja w ogóle mam sojusze? O, mam z nim umowę handlową, okej. Okay. Przyjazny. Bardzo przyjazny. Wrogi. Nieprzyjazny. Wrogi. No dobra, lecimy z tym koksem. A z Arabami mam bardzo przyjazny, a? A ty mówiłeś, że nie na długo i będą mi dawali. Za trudne kebaby. Tak. Dobra, ja muszę... Ja tu myślę, jaką pierwszą kampanię by zrobić. Muszę umacniać siły na granicy. A, tutaj mam wojska w Wielkiej Brytanii, okej. Tutaj. I mi mało hajsu zostało, no to może coś pod ekonomię. Nie, na długo masz. Zacznę ci zaraz trudną herbatę dawać. Ja bym powiedział w ekonomii, co się okej. Dobra, myślę najpierw... ...zwrotów się pójdzie. Ja bym to zburzył. A później myślę... Coś takiego bym zrobił. A tutaj są te... czystościowe. Kurde, fontanna to bardziej zabiera u... ...zmianów. I kogoś. Nie zdąży. A klesem? O kurde, już bardziej zabiera. Ale ładu daje. No dobra, teraz takie nudniejsze części, czyli tam u mnie polityczne takie zagranie. Kto jest taki nielojalny? Najmniej tak. A no tak, zarządcy prowincji. Hop. Ile tego mam? Jak to jest prowincja się Italia? Jest Italia? Jest. Ja bym dał na Italię mojego faceta Falwiusza. Okej, jedna już zrobiona. Druga taka pewna powinna być Kartagina, czyli Afrika. Kartagina? Bo to będzie mój główny przyczółek w Afryce. Nie stricte to Kartagina, tylko no, rzymska Karkatina, jakoś to się nazywa. Kurde, będę musiał przesunąć. Opa. Właśnie, następnie tu już będą wojska. I tutaj już zrobione. Będę mógł z łatwością je przenieść. Jeszcze tutaj? Czyli to jest... Panonia. Ups, nie to. Tamten. Nagrywa się w ogóle? Włączyłem tu nagrywanie? Włączyłem. Okej. Okay. A tu nie. Nie wszystko. To byłoby najgorzej. Panonia. A kto chce to Panoni? Kurde, to już Sachajcy chcecie wychciwy. No to tam... ciebie. Kurde, nie mogę. I nikt nie chce już za darmo. Ach. Niech będzie. I jeszcze jednego bym potrzebował tutaj, czyli do Belgii. Belgika. Okej, a, już mi nie stać. No to mogę teraz sobie etypy. Nie chcę tego. Korupcja. Tutaj sporo takich fajnych jest.
Zobaczmy, co to będzie mi dawało tutaj. Zrymie. A niech będą chleb i gwyzdka. A karta kina. Walnijmy tutaj. Nawracanko. A które tutaj mnie murzyny najbardziej mnie nie lubią? Otóż jest pytanie. Chcę zobaczyć. No. O, hop. Wy mnie nie... Wszyscy nie lubicie mnie, ale was byłoby można dojechać. No tak. Bo wy chyba macie jedno miasto? Tak, mają jedno miasto. No oczywiście. Aha, czyli tutaj tak i tak. Ale w sumie? Tak, trzeba ich dojechać. Wy biegom do tego miasta. Kajzer i tak i tak. Ale mam tutaj garnizon. Taki. Ale tu z marionetką startuje. Tak. Kogoś już nadziewać swoją ręką. Hehe. A dwoma. Ogólnie powiem tylko tyle, że nie grałem. Zbytnio nie grałem tym starciem. Tak. Dookoła ty myślisz dojeżdżać? Wszystkich dookoła. Już myśli. Dobra, w miarę wojska są na granicach obronnych. Co by tutaj jeszcze mogę zrobić? Już chyba już nie mogę nic. Okej. Okay. I tekstura. Thank you.
Marciusa Aureliusa Ebbianusza. Ebbianusz. Niech światło siedzi nad jego duszą. Niech tobie... Abazy Giga. Postawione budynki. Fontany poustawiane. Niga. Zaskakujące pogody, seria Azja. Azja, kapasująca. Ciekawe, czy YouTube już mi będzie tematyzował filmik za te słowo, co ja powiedziałem. A te złe słowo? N-word. Aaaa. Okej, okay, to teraz moja tura, tak? Tak. A co myślisz o tym, że jeśli zrobię, zaatakuję armię z Konstantynopola i ich teraz? Jeżeli dojdziesz i jest w miarę spora armia, no to dasz radę. Doszłem. Nie mogę automatycznie nawet. Okej. Okay. Automatycznie rozstrzygni. Zbalansowane. Ja pizd. I czyżby zwycięstwo? Czy wygrane? Przyjąć wojowniku. Przystać zwycięstwo. Mogą oni nie, nie. To zatrzymajcie się w tym. Sobie tak konicę swoją regenerujcie. I mam głód. Głódy. Okej. Okay. Obiad. Deser. 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 Bogactwo sądowi zwierzę. I oczywiście, co mi ze mną robią, oplegają mi. Koczko dane jedne. Mógłbym... Kurde, nawet nie wiem co próbować z tego uciekać. A jakaś armia może do mnie dojść? W dupie takiej jesteś? O nie, moja armia może dojść. Druga. W mniejszej dupie jesteś? Tak, nieco mniejszej. Teraz tak, z wioski to wioski. Później będzie dobicie. Okej. Okay. Oj, goci tutaj. Widz goci czy to są goci? No, u mnie są ostro goci. A to ostro. U mnie też ostro. Na granicy czekają z Kubani. To u mnie nie ostro. To ile ich jest? Ze dwie, dwa staki powinni być. Powinno być. No jedną armię zabiłem, u mnie jest trzecia. U mnie jest jeszcze jedna. U mnie jeszcze jedna stoi na granicy. To są ostrogoci, czy to są wizgoci? Wizgoci u mnie, sorry. A, wszystko jasne. No dobra. Jakoś ekonomię trzeba tutaj podbudować sobie dla mnie. Chyba będę tak sobie... O kurde. A z ile ma tam na minusie? 3 na minusie. Ojej, ojej. Ile to będzie dawało? W sumie? Równomierna wymiana. Ale bym... O kurde. A tutaj coś mogę zrobić? A tak, to ta sama prowincja. Tutaj sobie coś ładnego zrobimy. O, tutaj wybudujemy fontannę. Aha. I cyk. Buduj. O, buduje się. I chyba już nic więcej. O, mogę jeszcze kolejnego zarządcę sobie wybrać. Którego chciałem gdzie tutaj sobie wybrać. O, tutaj chciałem. Belgia. Tak, tu Belgii chcemy zarządcę. Takiego młodego. I cyk. I Edyp. Przydałby się. A na nawracanie. Z tego powodu, żeby mi tutaj religia barbarzyńców mi tutaj nie przeszkadzała. I koniec tury.